Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie jest najmłodszym nadleśnictwem leżącym w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Powstaliśmy w 1996 roku. Najmłodsze nie znaczy najmniejsze. Znajdujemy się na terenie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Zasięgiem terytorialnym obejmujemy 48 tysięcy hektarów. To, co dla nas najważniejsze, czyli lasy, położone są na obszarze 16,5 tysiąca hektarów. Praca w lasach, dbanie o przyrodę i jej ochrona to dla większości z nas pasja. Czasami jednak przyroda wystawia tę pasję na ciężką próbę. Stało się tak 1 września 2015 roku. Nad lasami naszego nadleśnictwa przeszła potężna nawałnica. Wystarczyło zaledwie 20 minut, aby kilkadziesiąt lat pracy, kilku pokoleń leśników zostało doszczętnie zniszczone. Na obszarze 3000 hektarów połamanych i wywróconych zostało około 600 tysięcy drzew o łącznej masie 100 tysięcy metrów sześciennych. To tyle, ile nadleśnictwo wycina w ciągu roku. Klęska dotknęła głównie cztery leśnictwa. Chomentowo, Długie, Sławno i Górki. Walka o uratowanie tego, co się da, oczyszczenie lasu, zaczęła się niemal natychmiast po przejściu nawałnicy. Bezzwłocznie zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami firm świadczących dla nas usługi leśne w celu przedstawienia im strategii postępowania i zabrano się do pracy. Już następnego dnia odblokowano kilometry nieprzejezdnych dróg leśnych, żeby udostępnić las i umożliwić usuwanie skutków klęski. Wjechały nowoczesne, wielospecjalistyczne maszyny operacyjne, między innymi harwestery. Leśne kombajny pracowały w naszych lasach dzień i noc, bez przerwy, głównie w najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych miejscach, z poskręcanymi, połamanymi i wiszącymi na sobie drzewami. Po zakończeniu prac pozyskaniowych wjeżdżały kolejne specjalistyczne maszyny i rozpoczęły porządkowanie miejsc dotkniętych przez nawałnicę. Zaczęły od zbierania pozostałości pozrębowych i wyciągania z ziemi korzeni powalonych drzew. Następnie wszystko rozdrabniały, przerabiając na wióry, które były wywożone do ekologicznych spalarni, gdzie zamieniały się w energię. Firma, która kupiła biomasę, wyrwała i zwiozła prawie 300 tysięcy pni. Tam, gdzie się dało, pracowało ponad 100 wykwalifikowanych pracowników zakładów usług leśnych. Trzeba było się spieszyć, bo powalone i połamane drzewa były zagrożeniem nie tylko dla ludzi, ale też dla zdrowego lasu. Powalone drzewa stanowią idealną wylęgarnię szkodników, także wtórnych, czyli tych, które uszkadzają drzewa już osłabione przez inne szkodniki albo przez wiatr, suszę czy pożar. Należą do nich przede wszystkim korniki. Zdrowe drzewa zalewają korniki żywicą, w ten sposób bronią się przed ich atakiem. Te uszkodzone przez nie nie mają już siły na wystarczającą produkcję żywicy, nie bronią się i są skazane na śmierć. Dużo powalonych drzew to więcej korników w lasach i zagrożenia dla zdrowego drzewostanu. Rozmiar prac przy pozyskaniu i wywiezieniu drewna z wywrotów był ogromny. Dziennie w leśnictwach, które najbardziej ucierpiały na skutek nawałnicy, pozyskiwano, ewidencjonowano i wywożono z lasu ogromne ilości drewna. Głównie były to sosny. Samo leśnictwo Sławno w 3 miesiące pozyskało tyle drewna, ile w normalnych warunkach pozyskuje przez 2 lata. Z całego obszaru dotkniętego przez nawałnicę pozyskane drewno wywiozło 3000 samochodów ciężarowych przystosowanych do jego wywozu. Gdyby ustawić je jeden za drugim, powstałaby kolejka o długości 48 km. Załadowane drewno pochodzące z powierzchni poklęskowych zmieściłoby się na 80 pociągach. Łączna długość kwitów wywozowych, czyli dokumentów uprawniających do wywozu drewna, wynosiła 1 km. Drewno pozyskane z wywrotów trafiło do tartaków. Nie był to jednak koniec pracy. Powierzchnie, z których usunięto wywroty i złomy, przygotowano do odtworzenia zniszczonego lasu. Na dziesiątkach hektarów zastosowaliśmy siew mechaniczny, aby nowego lasu mogło powstać jak najwięcej i jak najszybciej. Tam, gdzie nie było to możliwe, sadzonki sadzono ręcznie. Najcenniejszy i najbardziej narażony na zjedzenie przez jelenia i sarny dąb należało jeszcze obrodzić.
opłaciło się, bo efekty już są widoczne. Młode drzewa powoli zaczynają zastępować te, których rozwój skończył się tak nagle. Minie jeszcze sporo czasu i potrzeba będzie jeszcze dużo wysiłku, aby nowy las zabliźnił rany wywołane przez wichurę z września 2015 roku. Thank you.